pozwalające cofnąć się w czasie, a jednocześnie teksty mobilizowały do przemyśleń, zatrzymania się na chwilę. Gratuluję wszystkim zespołom. Życzę Państwu dużo zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji spełnionej misji, tak trudnej, a jednocześnie tak potrzebnej. W życiu osobistym niech spotykają Was dni pełne radości, zadowolenia i życzliwości ze strony innych. Życzę Wam, abyście nadal mieli tak dużo energii, zapału i serca do dzielenia się swoimi osiągnięciami kulturalnymi i artystycznymi. Nie traćcie zapału i pokazujcie młodszemu pokoleniu, że jesień życia nie jest wyrokiem, ale darem, który można dobrze wykorzystać. I tak też czynicie. Proszę Państwa, jestem pod wrażeniem. Ponad 20 lat jestem tu z Wami i z roku na rok rozmawialiśmy z Panem Profesorem. Poziom jest coraz wyższy. Wy jesteście pogodni, piękni, stroje, to ja jestem pod wrażeniem. Coraz to ciekawsze i rzeczywiście widać, że jesteście wielką, dużą rodziną wszystkich klubów seniora i oby tak pozostało. Jeżeli wy będziecie wszyscy scaleni i razem, wtedy te przeglądy będziemy kontynuować, bo na pewno nie jest to łatwe, ale wespół z wami, z przewodniczącymi i z całym zarządem i jeżeli poszczególni członkowie będą wspierali tą działalność, to na pewno wiele, wiele możemy osiągnąć. Chciałam serdecznie podziękować panu profesorowi, że przez te 6 dni oceniał was i wydawał opinie, większość pozytywnych, ale cenne uwagi też są bardzo wartościowe. Chciałam podziękować panu dyrektorowi Rypińskiego Ośrodka Kultury, panu Grzegorzowi Ziomkowi, że też codziennie uczestniczył, chociaż na krótki czas tutaj z nami w naszym przeglądzie. Chciałam podziękować panu Andrzejowi, który od rana do 22 i jeszcze z przechodem tutaj siedział i uprzyjemniał państwu czas, nagrywał, filmował. Także to jest na pewno bardzo trudne zadanie i wyczerpujące. No i kochani wam wszystkich za to, że przyjechaliście, że wystąpiliście, że jesteście, za wszystkie słowa, które kierowaliście pod naszym adresem, pod moim, serdecznie, serdecznie dziękuję. I życzę wam wszystkiego najlepszego. I tak jak pan profesor powiedział, żebyśmy w pełnym składzie, jeżeli nie tu, a może i tu, spotkali się w przyszłym roku. Pozwolicie państwo, że na ręce dyrektora Rypińskiego Ośrodka Kultury takie skromne podziękowanie złożę. Panie dyrektorze, proszę przyjąć ten skromny graweton, żeby pan pamiętał o nas, o wszystkich seniorach, bo to jest młody człowiek, młode pokolenie, ale jak państwo widzicie, jest człowiekiem odpowiedzialnym i na tym stanowisku, co zajmuje, integruje się z seniorami. Także serdeczne, serdeczne słowa podziękowania. Chciałam, proszę państwa, jeszcze powiedzieć, że sympatyzuje tutaj z państwem, z nami pani Danuta Kurzawa, żona pana profesora. Także serdecznie witamy i dziękujemy, że przybyła do nas. Bardzo proszę pana dyrektora. Szanowni państwo, kończąc pierwszą turę, wzruszyłem się po ciepłych słowach pana profesora. Teraz wzruszyłem się, otrzymując tą piękną statuetkę. Jeszcze raz dziękuję. Pani Halinko, drodzy państwo, życzyłem nam wszystkim, żeby to nasze spotkanie, 31. spotkanie było również udane, co ubiegłoroczne. Powiem szczerze, że było bardzo udane. Tutaj też chciałem serdecznie pogratulować klubowi
srebrny włos z Rypińskiego Domu Kultury za przygotowanie tej pięknej inscenizacji Wesela Dobrzyńskiego. Pani Przewodnicząca, gratuluję. Jestem również bardzo wdzięczny, że mogłem z Państwem tutaj wspólnie świętować, bawić się, za co również kieruję do Państwa serdeczne podziękowania. Przy okazji również chciałem serdecznie podziękować Pani Halinie Orzelskiej z symbolicznym kwiatkiem za to, że mogliśmy tutaj wspólnie zorganizować ten przepiękny zlot. Również chciałbym serdecznie podziękować Panu Profesorowi, który naprawdę jest dla mnie wyjątkową osobą, wspaniałą. Mam przyjemność po raz drugi z Panem Profesorem współpracować. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem Pana poznać. I jeszcze raz podziękować za te przepiękne, ciepłe słowa. Panie Profesorze. Serdeczne podziękowanie również kieruję do Pana Andrzeja Pawlewicza, który Państwa bawił swoją osobą, muzyką. Również kieruję podziękowania i serdeczne pozdrowienia dla kierownika ośrodka w Sietnicy. Mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem w przyszłym roku w składzie takim, jak jesteśmy dzisiaj, że nikogo nie zabraknie. No i co, do zobaczenia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Życzę Państwu. Pozwólcie, drodzy Państwo, że ja też się przyłączę do podziękowań. Po pierwsze, dziękuję Wam wszystkim, drodzy przyjaciele, którzy przyjechaliście tutaj, którzy przygotowywaliście całe programy, instruktorom Waszym, akompaniatorom. Włożyliście bardzo dużo pracy w to, co nam zademonstrowaliście. Bardzo to piękne było, dziękuję Wam. Uwagi moje, które były ze szczerego serca pod Waszym adresem. Myślę, że nie uraziłem nikogo, starałem się być w swoich uwagach ostrożny, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Poza tym, jeżeli pozwolicie Państwo, to jeszcze chciałbym bardzo podziękować organizatorom, wszystkim, którzy tutaj są. Począwszy od Pani Halinki, która była i sprzątaczką, i kelnerką, i chodziła, i w kuchni pracowała. Słuchajcie, ona pracowała na 5 etatów. To jest fenomen dla mnie. Drodzy Państwo, wyście tego nie widzieli. W poprzednim turnusie była taka sytuacja. W kuchni było za mało ludzi. Tam choroba jakaś była czy coś. Pani Helinka weszła jak gdyby nigdy nic i pracowała ze wszystkimi. Jeśli idzie o Pana dyrektora, młody człowiek, ale jaki? Słuchajcie, oby nam tacy młodzi ludzie tutaj się na kamieniu rodzili. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Chciałbym, żeby wszystkie dzieci nasze tak w ten sposób podchodziły do ludzi starszych, do ludzi trzeciego wieku. Pan Andrzej, który nam umilał życie tutaj, uśmiecha się pod wąsem. Ale to też złoto, nie chłopak tutaj. Ja przepraszam, że mówię chłopak, ale mogę sobie na to pozwolić, bo mógłby być moim synem. Drodzy Państwo, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy tutaj z Państwem pracowali, nie byłoby tego zgrupowania, nie byłoby tych sukcesów, nie byłoby tego wszystkiego, co jest. Ja Wam życzę zdrowia przede wszystkim, wytrwałości Waszej pracy i bądźcie zawsze pogodni, uśmiechajcie się, na scenie też. Bo jak nie, to ja potem sobie zapisuję, smutasy stoją. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego, szczęśliwego powrotu do domu, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolicie, że teraz skromne upominki i dyplomy, bo u nas nie ma osób pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Wszyscy jesteście jednakowi. Bardzo proszę Panią Halinę Rucińską ze Stokrotki, z Klubu Seniora Stokrotka we Włocławku. Z Wrzosy, z Rypina przedstawicielka będzie, tak? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Pani. Dalszej działalności. Ja również życzę wszystkiego najlepszego dla Pani. Będziemy tak dalej współpracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Musicie się pozbierać. Trzymajcie się. Poproszę panią Ulę ze Stępnego Włosu z Lipina. I oby tak dalej. Dziękuję. Ja Karina po nocy pozdrawiam. Młoda, tak. Młodemu też brawo dla pani młodej. Bardzo proszę pana Czesława, mamy też mężczyzn przewodniczących ze Złotej Jesieni. Panie Czesławie, wszystkiego najlepszego, dalszej takiej działalności, wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, tutaj wiele padło już ciepłych słów pod względem organizatorów. Naszym upominkiem od nas, niech będzie tu dla państwa, wielkie brawa dla państwa, wielkie brawa, naprawdę, nie tylko dla pani Halinki, dla wszystkich, którzy tu zostali wymienieni. A cóż, jak to mówią, wszyscy czekają, karawana idzie dalej. Mam nadzieję, że za rok, choć ta plotka cały czas krąży, że już ostatni raz. Ja myślę, że jeszcze nie ostatni raz, że jeszcze w przyszłym roku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę panią Halinę Składanowską ze Złotego Włosa w Dobrzyniu. Gratuluję i dalszej działalności. Dziękuję bardzo. Się... Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Poproszę panią Krysię Wróblewską, Sanię od Kujawy z Włocławka. Gratuluję pani Krysiu, zdrówka, życzę i dalszej działalności. Proszę panią Agnieszkę Radość Czernikowa. Dalszej działalności za wspieranie przewodniczącego zastępcy. Ja mam poproszę. Wszystkiego dobrego na dalszej drodze pracy. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję w imieniu. I jeszcze poproszę przedstawicielkę czy przewodniczącą z Walentynek z Rypina. Proszę państwa, ja chciałam serdecznie podziękować dyrektorowi ośrodka panu Sławkowi Żbikowskiemu. Już tu padły podziękowania, ale z mojej strony serdecznie dziękuję. Dla mnie to jest bardzo pomocne ze względu na to, że tych domków jest dużo. Wiadomo, że nie są pierwszej młodości i różne awarie i to zawsze służy pomocą i serdecznie dziękuję bardzo. Dziękuję panie Sławku. Chciałam podziękować obsłudze i paniom kucharkom i panu Romanowi Śmiechowskiemu za przygotowane posiłki i za wszystko dla wszystkich, co robiliście, żeby ten przegląd mógł tak, a nie inaczej wypaść. Wydaje mi się, że nie było najgorzej. Wczoraj był dzień wypełniony do godziny 22:00, atrakcji było dużo. Także proszę państwa, zgodnie z naszą tradycją, bardzo proszę o hymn seniorów. Przykro nam, że się rozstajemy, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.
Za rączki się bierzemy wszyscy. No. Kochajmy się, dopóki jeszcze można. Kochajmy się, dopóki czas nam sprzyja. Seniorzy, kochajmy się, ostatnie chwile już nie wrócą. A jeśli nawet nie wrócą, yeah.